Dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi są Magdalena Krysińska-Kałużna i Alfred Michalczyk z Akademii Demokracji oraz towarzysząca im Joanna Jaźwińska. Reprezentują zespół, który organizuje wydarzenie Tour de Konstytucja w Koninie. Chciałbym, żebyście Państwo naszym widzom opowiedzieli o tym wydarzeniu i zacznijmy od tego, co to takiego jest ten Tour de Konstytucja. Dlaczego wciąż tyle trzeba mówić o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej? Dzień dobry, witam serdecznie. Tour de Konstytucja to wspaniała inicjatywa wartości konstytucyjnych i humanistycznych. Organizatorem tego Tour de Konstytucji jest pan Robert Hojda, założyciel i prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. I celem Tour de Konstytucji jest przybliżanie społeczeństwu do doniosłości ustawy zasadniczej, czyli naszej Konstytucji Polskiej. Myślę, że można też dodać to, co mówią dwie panie powstańczynie warszawskie. Jedna z nich, która była sanitariuszką, mówi, że Konstytucja jest jak opatrunek dla nas wszystkich, dla tych, którzy się czują zagrożeni, narażeni, zranieni. Druga mówi, że to jest nasza jedyna broń, której możemy używać i której powinniśmy używać, więc to są takie ważne... A broń? Przed kim? Przeciwko komu? My no, jesteśmy jako jednostki w starciu z państwem zawsze znacznie słabsi niż państwo i my musimy mieć jakąś broń w ręku. Temu służą prawa człowieka i temu służy konstytucja. A przede wszystkim to jest zbiór wartości, które są dla nas podstawowe. Konstytucja to taka nasza Biblia. Wielu prawników, największe autorytety prawnicze w kraju zarzucają obecnemu rządowi łamanie konstytucji, ale przede wszystkim najpoważniejsze gremia prawnicze światowe zarzucają łamanie konstytucji polskiej, na co przedstawiciele owego rządu odpowiadają, że ale suweren ich wybrał, suweren tak chce. Może mają rację, że ta konstytucja nie jest wcale taka ważna. Konstytucja jest najważniejsza, a ten wybór społeczny rzeczywiście jest podstawowy, ale on został wyrażony w wolnych, pełnych wyborach. Opinia poszczególnych grup, czy politycznych, czy zawodowych, to jest tylko opinia tych grup, czy politycznych, czy zawodowych. Tu nie było żadnego referendum. Jeżeli pan Kaczyński ogłosi referendum i w wyniku tego referendum społeczeństwo wyrazi inny pogląd niż niezgodny z literą tej obecnej konstytucji, to proszę bardzo, ale nie robi tego. A jeżeli tego nie robi, to musi jej przestrzegać. To jest zespół, to jest zbiór podstawowych praw, których nie można interpretować według innych zasad niż tak, jak to jest zapisane. Czyli mówiąc krótko, nie należy łamać konstytucji, tylko jeżeli się komuś ta konstytucja nie podoba, trzeba ją po prostu zmieniać. Tak. A do tego trzeba mieć odpowiednią siłę. Większość. Tak. Tour de Konstytucja to będzie rozmowa o konstytucji. Kto przyjedzie wtedy do Konina? Wśród gości, fantastycznych gości, zaproszeni są prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pani Danuta Przywara. Pani Danuta Przywara zresztą cały czas tak naprawdę jeździ razem z Robertem Hojdą, uczestniczy w tych spotkaniach. Zaproszona jest również doktor psychologii i terapeuta uzależnień, publicystka pani Ewa Wojdyło-Osiatyńska oraz profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, profesor Zdzisław Kędzia. Musimy powiedzieć, że to są bardzo komunikatywne osoby, z którymi naprawdę łatwe jest nawiązanie kontaktu. Ja miałam bezpośrednio kontakt na przykład z panem profesorem Kędzią i tutaj muszę powiedzieć, że jest niezwykle sympatycznym człowiekiem, którym na pewno każdy będzie mógł znaleźć wspólny język, porozmawiać i on w przejrzysty i jasny sposób, podobnie na pewno jak te pozostałe osoby, będzie mógł odpowiedzieć na pytania, nawet skomplikowane, prawne. A wiadomo już, o czym oni będą mówili? Będą mówili o praworządności, będą mówili o, będą propagować wartości, idee, które są zawarte w Konstytucji i które też wiążą nas z ideami Unii Europejskiej i Karty Praw Podstawowych, tak, o Karcie Praw Podstawowych również. No, będzie to, bo hasłem jest po drodze nam, z Europą nam po drodze. Tak. Tak, i właśnie chciałabym dodać, że w czasie spotkania pragniemy opowiedzieć i na pewno nasi goście opowiedzą
o powiązaniu Karty Praw i Wolności Podstawowych Unii Europejskiej razem z naszą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak naprawdę oba te akty nawiązują do naszych głównych godności człowieka, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich i wymiaru sprawiedliwości. Także tak naprawdę będą połączone to tematy Unii Europejskiej razem z naszą konstytucją, razem z naszym państwem. Kiedy rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, wspominaliście Państwo o tym, że będziecie również mówić o ekologii. Co konkretnie? Tak, zaprosiliśmy na nasze wydarzenie również młodych ambasadorów klimatu. Są to młode osoby z naszego miasta, które w bardzo fajny sposób propagują zdrowy i ekologiczny styl życia i pokazują, jak dbać o przyrodę i generalnie o całą ekologię w naszym mieście. I są to młodzi ambasadorzy klimatu. Tak, przyjdą też ludzie, którzy tutaj byli w młodzieżowym strajku klimatycznym, przeprowadzą quiz, także zapraszamy serdecznie. Oprócz tego, że będziemy mówić o ekologii, to też będziemy chcieli pokazać, jak wielkie możliwości ma społeczeństwo obywatelskie, kiedy się zmobilizuje, i tego najlepszym przykładem było tutaj nasze działania związane z wspieraniem uchodźców z Ukrainy i z działaniem Miejsca Dobra, więc na pewno będzie też ktoś z Miejsca Dobra. Prawa dziecka są dla nas również bardzo ważne i będziemy chcieli podczas tego spotkania poruszyć taki fajny projekt zainicjowany przez panią Magdalenę Grzeszkiewicz-Brzęcką, Szkoła Naszych Marzeń. To też jest bardzo ciekawe i zapraszam młodzież na to spotkanie i dzieci. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Demokracji. Może kilka słów o samej Akademii. Akademia Demokracji to jest taki twór, że tak się wyrażę, uliczny. To znaczy kiedyś się skrzyknęliśmy w cztery osoby, które wzajemnie się akceptują, lubią, tolerują, bo to też jest bardzo ważne, żeby się wzajemnie tolerować. I postanowiliśmy poza wszelkimi innymi strukturami, organizacjami robić taki cykl spotkań z różnymi ważnymi osobami, najchętniej z osobami nieczynnymi politycznie, ważnymi, ale nieczynnymi politykami. Wartym podkreślenia elementem tego, co robicie, jest fakt, że wy się sami ze swoich prywatnych pieniędzy zrzucacie na to, co organizujecie, czyli kiedy trzeba sfinansować czyjś przyjazd. Powiem w ten sposób. Wszyscy nasi goście przyjechali na własny koszt. Także jeżeli. Ale czasami jakieś koszty. No tak, macie. Oczywiście. Jeżeli to są koszty, to bardzo przyjemne, sympatyczne, bo to jest koszty wspólnie zjedzonej kolacji. Na koniec poproszę o takie konkretne zaproszenie na spotkanie za tydzień. Z przyjemnością. Chciałabym pana i państwa serdecznie zaprosić na wydarzenie Tour de Konstytucja, które odbędzie się 7 lipca w Koninie o godzinie 16:30. Na ulicy Dworcowej 15A, to jest tutaj przy schodkach, przy domu handlowym, koło Piekusia możemy powiedzieć, w takie czytelne miejsce. Dawne domy towarowe, centrum. Tak, 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 tak.